Idę Świątynia. I referuję, Świątynia. Może pytanie, czy potrzebujemy tam sceny, jeśli nie, to ja tylko chcę przekazać informację zupełnie szczerze, to co wiem od Alberta, czyli że są problemy z rytuałem i że cały rytuał i jego magiczne oczekiwania bazują na jakichś, na otworzeniu psychoaktywnie członków bractwa poprzez eliksiry. Co prawda z tym eliksirem są problemy i podaje składniki, jakich wiem od Alberta, bo on receptury mi nie podał, ale mówił o dwóch składnikach, więc że to jest wydzielina pełzaczy i szukają mocniejszej z pełzaczy w nowej kopalni, mówię to, i maginne ziele, oraz też mówię mu, że zamierzam zdobyć pełną recepturę tego, że wszyscy w obozie na pak nie wierzą, mają chyba słuszne podstawy, żeby zakładać, że ich umiejętności magiczne zasadniczo wzmocnią się po wypiciu tej mikstury. Mm-hmm. Zamierzam dowiedzieć się więcej. Mm-hmm. To wszystko opowiadam. Koristo, jesteście w kaplicy. Mm-hmm. Koristo gasi świece w tej kaplicy. Kaplica zamkowa, dwa rzędy ław może pomieścić z 30-40 ludzi, w większości pusta. Jednak magowie ognia zapalają, świece ogniste utrzymują ołtarz w jakimś stanie jednak zadbania. Teraz Koristo gasi część świec na noc. Tam właśnie go zostałeś. No, wysłucha tego wszystkiego. Kendall, ale czy wiesz coś o magii Bractwa Śniącego? Musimy dowiedzieć się niezwłocznie, jakie jest źródło ich mocy. Czy masz runy? Czy masz jakieś informacje? Oni utrzymują nieustannie, że ich moc wynika z bezpośredniego kontaktu ze śniącym. Runy traktują tylko jako katalizator. No tak, ale właśnie... I może to problem może być taki wielebny, że oni sami są o tym głęboko przekonani, w związku z tym sami mogą nie mieć informacji na temat tego, skąd realnie pochodzi magia. Bo wydaje mi się, że to nie jest zasłona dymna, że oni faktycznie uważają, że czerpią je bezpośrednio poprzez jakieś otwarcie umysłu. Może więc, i tutaj ja nie mam zielonego pojęcia, wielebny, ty możesz wiedzieć lepiej, że istotnie jest jakieś źródło, na które oni otwierają się, myśląc, że to ten ich cały Bóg. Natomiast nic nie wskazuje na to, by kłamali lub mówili coś nieszczerze, więc wydaje się, że sami mogą nie mieć tej informacji, powiedz, a jeśli oni jej nie mają, to ja jej nie zdobędę. Dobrze, poczekaj. Powiedz mi, jak myślisz, dlaczego my, magowie ognia, tak bardzo nas interesuje to, co dzieje się w obozie, na bagnie? Jak myślisz, jaki jest większy kontekst? Czy mogę być absolutnie szczery, wielebny, w swojej odpowiedzi? Tak. Stoisz w kaplicy Inosa. Z twoich ust niech pada tylko prawda. Wydaje mi się, wielebny, że z perspektywy świątyni Inosa, ale też kultu... Jak się nazywa ten drugi bóg? Przepraszam, na pewno pamięta to, tylko ja w tym momencie zapomniałem. Adanos czy Beliar? Ten taki dobry od wody, który jest akceptowany. Od magii wody. Adanos. Że ze względu na zasady, którymi takie podstawowe prawdy naszej wiary, że jest Inos i Adanos, no i jest też oczywiście Belial, ale jeśli śniący istnieje, no to jest niepokojąca wiadomość, bo to oznacza, że gdzieś świątynia popełnia błąd, więc wydaje mi się, że to jest najszerszy kontekst waszego zainteresowania, wielebny. A jeśli jest jakiś pomiędzy, bardziej związany z kolonią, to muszę przyznać, że nie znam go. I jeśli można mi go wyjawić i pomoże mi to w moich działaniach, no to chętnie się dowiem i oczywiście gwarantuję, że nie dotrze do niepowołanych uszczu. To już niech zdecyduje. No dobrze, a gdybym ci powiedział, że jest także pilny powód związany ze światem ziemskim, z kolonią i z tym, co tu wszyscy robimy, to twoim zdaniem co to może być? Hmm.
cóż innego. Mówią, że... Powiedz, zapytam cię inaczej. Słyszałeś o naszych braciach, magach wody. Tak. Tak? Wiem, że oni próbują przełamać barierę i uwolnić nas wszystkich, tak twierdzą. Tak. Dlaczego twoim zdaniem magowie ognia tego nie robią? Patrzę mu w oczy po raz pierwszy. Bo jestem taki pokorny tam. Ale nie jakoś wyzywający. Nie wiem. Służymy królowi Myrtany. Robert II jest wybrańcem Inosa. To, że jesteśmy tutaj pod barierą, nie zmienia naszej służby. Czy myślisz, że Inos nie widzi, co tu się dzieje? Czy nasza służba dla Inosa kończy się? Król prowadzi świętą wojnę z orkami. Walcząc z orkami, walczy z Beliarem. My dostarczamy mu rudy. Gomez jest narzędziem. Tak jak i górnicy. Cienie, strażnicy, to wszystko jest narzędzie w tej wojnie. My, magowie ognia, czuwamy nad tym. Rozumiesz, wolność. Wolność z tej kolonii. Przecież wolność... Najważniejsza jest służba i królestwo. Magowie ognia pilnują, żeby król dostał rudę i mógł wygrać wojnę. A razem z nim Inos. Bractwo Śniącego. Ich rytuał, ich magia działa. Nie jesteśmy pewni dlaczego, ale musimy się dowiedzieć i to szybko, bo jeśli zamierzają cokolwiek tutaj może się stać, jeśli oni zaburzą pokój w kolonii, jeśli oni zakłócą handel rudą miesiąc, dwa, trzy miesiące przerwy, to może być koniec Królestwa Myrtany. Rozumiem. Ale jeśli mogę zapytać w takim razie, dlaczego utrzymujecie tak chyba mimo sporu między obozami dobre relacje z kapłanami Adanosa, skoro oni jawnie zamierzają zlikwidować barierę? Bractwo na przykład nie mówi aż w tak otwarty sposób. Wydaje się więc, że przy takim ujęciu sprawy to magowie wody powinni być waszymi największymi przeciwnikami. Czy w lesie? Jest to również temat, który ma miejsce. Nie dalej jak dwa dni temu Kronos wysłał do nas list w tej sprawie. Jednak tu pertraktacje będą trwały. Magów wody rozumiemy. Wiemy, skąd bierze się ich moc i czego się po nich spodziewać. Lecz Guru z sekty są niepokojący. Więc zrozum, jak pilne jest twoje zadanie, żeby dowiedzieć się czym prędzej, czy jest to faktyczne zagrożenie, czy powinniśmy rozkazać Gomezowi, żeby się tym zajął. Gomez to prosty człowiek, to barbarzyńca, lecz użyteczny. To my, magowie ognia, jesteśmy oczami Inosa i strażnikami królewskiego pokoju. I wykorzystamy każde narzędzie, włącznie z Gomezem, jeśli ma to służyć królestwu. Każdy dzień jest na wagę złota. Rozumiesz? Teraz rozumiem lepiej. Pozwól, że wypocznę po podróży i ja po prostu wezmę się do moich obowiązków. Przyjdę najszybciej, jak to będzie możliwe. Rytuał się opóźnia, co trochę mnie uspokaja, lecz nie wiem, czy to dobrze, żeby on... Czy chcemy, żeby się odbył, czy nie. Chcę to wiedzieć jak najszybciej. Dobrze. No i żegnam się z nim zgodnie z obyczajem i wychodzę i idę spać. Bo jestem tak. To co, rzucam na spanie, tak? Czy tam się dodaje kondycję? Warunki tak, mam się kondycji, w domu jem normalnie. Masz... Tak, więc ty masz 0-0, masz tylko plus max kondycję. Czyli plus 4. Jest to 8 plus 4, 12.
Jest to 12. Tak, ale jeden punkt kondycji odzyskujesz. Jeden punkt, tak? Dobra. Tak, czyli masz jeden w plecy za tamtą noc. Jeden. Dobra. Dobra. Obóz na bagnie. W takim razie. Czyli co? Czyli wy ogólnie wypoczywacie w tym obozie? Mhm. W ten dzień? Ja na pewno tak. Dobrze. Czyli, czyli skoro spokojny dzień obozie na bagnie... Nie spodziewać się, Maciek. Przepraszam bardzo. Ja mam jedną sprawę. Ponieważ ja z racji tego, że przed sesją rozwinąłem sobie magię, to chciałbym może zdobyć jakieś nowe runy, które mógłbym rzucać. Hmm. Czy jestem do tego uprawniony? Z racji, że już z dumą kolejnego dnia noszę swoją zbroję nowicjusza, zamiast lekkiej zbroi nowicjusza. Hmm. Drugi krąg, czyli potencjalnie tak naprawdę chciałbyś runę snu. Ale nie, ponieważ ja sobie rozwinęłem magię przed sesją. I ja mam teraz... Ale aż drugi krąg. Nadal? Rozwinąłeś magię runiczną, ale nie kupiłeś kręgu nowego. A bo jeszcze trzeba kupić krąg. Jeju. Też będziesz lepiej rzucał czary, co na znaczenie. Rozumiem. Zapomniałem. Myślałem, że krąg się wbija automatycznie. Nie. Trzeba kupić krąg osobno. No to trudno. Ale runa snu. Runa snu jest... tak, bo to jest drugi krąg. No to możesz coś przekonać Balkadara. No to kończy się twoje... Wiesz, twoje dzienne praktyki, nic fizycznego tam, wiesz, nie było to zmęczenie fizyczne, więc trochę praktyki magii, medytacji. Przekonaj Balkadara, który siedzi teraz przy swojej chacie na końcu, Balu, po zakończeniu wszystkiego. Balu, tak. Zbudź się. Witam cię, o Balu. Mam do wielebnego sprawę. Jak być może Bal wie, zostałem wysłany w celu zdobycia większych pełzaczy, zapolowania na pełzacze w kopalni w Nowym Obozie. Tak. Niestety ta ekspedycja zakończyła się porażką, natomiast mam takie poczucie, że istnieje, o ile dobrze rozumiem, runa pozwalająca usypiać ludzi i inne stworzenia, prawda? Bracie Albercie, jak długo jesteś Bractwie Śniącego? No, raz, dwa, trzy, cztery, liczę. Mówię, ile tam już miesięcy to jest? Z trzy? No to mówię, trzy. Ze wszystkich zaklęć, jakie Śniący daje swoim wybranym, zaklęcie snu z pewnością jest pierwszym. Oczywiście, że istnieje runa snu. Dar od Śniącego. Owszem, jak mogłem być taki głupi i na to nie wpaść? Faktycznie, mam poczucie, że ta runa mogłaby być pomocna w moich dalszych wyprawach na większe pełzacze, gdyby udało się te obleśne stworzenia uśpić i wtedy ukatrupić w celu zdobycia drogocennej wydzieliny, no byłoby to niesamowite. Niestety nie mam tej runy. Dobrze. Czas jest krótki. Jeśli to pomoże przybliżyć rytuał przebudzenia Śniącego, niechże tak będzie. I wręcza ci, wyciągając z chaty, z kolekcji run, wręcza ci runę snu. Wiedz, że bractwo obdarza cię wielkim zaufaniem. Oczywiście. Nie zawiedź nas i przede wszystkim nie zawiedź Śniącego. Dziękuję, o Balu. Zrobię wszystko, żeby nie zawieść Śniącego. Zbudź się. I Arnold. Ja odpoczywam. Tak. W sensie ja też bym resztę dnia chciał odpocząć generalnie. Czekaj. Przychodzi jakiś nowicjusz i wspomina, że Bal-Lukor wie, że jesteś w obozie ponownie i powiedział, że
Jeśli chcesz, możesz go odwiedzić. To idę, bo ja lubię Balalukora, bo to jest ten, który mnie tam chorował. Tak. Dobra, to idę. Tak. Więc jesteś w namiocie Balalukora. W miarę ubogo wyglądającym w środku, jednak pełnym pełnym zwojów, pism runicznych, przedmiotów o dziwnych kształtach, jakieś statuetki, rzeźby, jakieś drewniane, rzeźbione z drewna przedmioty rytualne, jak się wydaje. Jakiś dziwny zapach panuje w powietrzu. Coś, zapach trocin, przyprawionych trocin. Jednak skupisz uwagę na Balalukorze. Ty, powiedz, jak twoje wspomnienia? No jakieś przebłyski, ale to dalej nie jest nic takiego konkretnego. Czuję, że twój umysł da się wyleczyć. Kwestia czasu. Jestem co do tego w zasadzie przekonany. Na razie wypadałoby wyleczyć moje ciało. Pokazuję, że jestem tak poobijany, mam minusdowanie. To widać. Ciało leczy się z czasem. Umysł niekoniecznie. Możemy nosić rany w umyśle przez całe swoje życie. Powiedz mi wcześniej. Wydaje się, coś strasznego musiało stać się w twoim życiu, że tak bardzo te wspomnienia nie chcą wrócić na wierzch. No nie pamiętam. Więc powiedz mi, czy chcesz się dowiedzieć, co było w twojej przeszłości? Chcę. Być może wolisz zacząć tutaj nowe życie. Nieliczni mają taką okazję. Chcę, tak. Dobrze. Czy chcesz spróbować teraz? Czy to będzie forsujące? Patrzę na ciebie. No właśnie. Chyba nie. No zresztą ja nie wiem, co tkwi w twojej głowie. Dobrze, spróbujmy. Siadasz na posłaniu, albo kładziesz się. On wyciąga magiczne runy, już nie widzisz z tego miejsca, co robi. Widzisz, jak rzuca zaklęcia, czujesz wibracje powietrza i tą niewypowiedzianą atmosferę gęstniejącą od magii i zasypiasz. Otwierasz oczy. Jest wieczór. Wieczór widać to przez okno. W kamiennej ścianie jest wysokie, przeszklone okno. I na zewnątrz widać granatowe niebo. Jesteś w ciepłym, przytulnym pokoju, w łóżku i jesteś spocony. Masz gorące czoło, czujesz się gorący, przykryty kołdrą i skórami. Jesteś spocony. Przy łóżku ktoś siedzi. Jest to kobieta. I no nie, masz przeczucie, to jest twoja matka. Nie jesteś pewien jej wieku w tym momencie, ma blond włosy, które spływają po jej szyi i ramionach, chociaż wygląda na dość zmęczoną. Siedzi, widzi, że się obudziłeś, Arnoldzie. O, obudziłeś się. Jak się czujesz? Już, dobrze, śpi, nie przemęczaj się, wszystko będzie dobrze, tak? Mamusia się troszczy. Co się stało, gdzie ja jestem, w ogóle o co chodzi? Już, dobrze, ale tylko nie przejmuj się, pamiętam, tym co tata mówił, nie przejmuj się, tata tak tylko mówi, to... Ale co mówił? No wcale nie jesteś najgorszą mędą, no wiesz, on tak mówi, twoi bracia też się tego nasłuchali, to... Spokojnie, tak? Tata tylko mówi.
No, powiedz, a jak się czujesz? Lepiej, gorzej? Gorączka przechodzi? Chyba nie przechodzi. To niedobrze, ale dobrze. Mamusia jest przy tobie, tak? Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Ale co się dzieje? Nic. To... To... Bo wiesz, w ogóle, tata, słuchaj, tata naprawdę, tacie na tobie zależy. Tata wezwał... Tata posłał, sprowadził medyka z Warantu dla ciebie. Już słyszałam, że dzisiaj rano dotarł i jeszcze rozmawiał z ojcem. Na pewno wszystko będzie dobrze. A to co mi jest właściwie? Co ten medyk mówi? Nie przejmuj się, to jest tata to wszystkim. Powiedz, się... proszę. Od razu gorzej się czuję, jak nie wiem. No choroba, no sami no, lekarze nie wiedzieli. Pytałam ich jeszcze dzisiaj, lekarz nie jest pewien, myślał, że to zwykłe zatrucie. Na początku pokarmowe, potem, że grypa, no jednak nie przechodzi. Tata czym prędzej właśnie zawołał najlepszego medyka z Warantu. Słyszałam z południowych miast, podobno nawet czarodziej. I wierzę, że wszystko będzie dobrze, tak już. Poza tym się o ciebie zatroszczę, naprawdę. Nie przejmuj się, śpi. Pukanie do drzwi i drzwi uchylają się. I wchodzi dwóch mężczyzn. Ojciec też poznajesz, czujesz w tym śnie, bo to jest sen. Aczkolwiek też wspomnienie, że to jest twój ojciec, wysoki mężczyzna o szerokiej szczęce, blond brodzie, prostych, przystrzyżonych po bokach włosach, ubrany w bogatą koszulę, znaczy tą tunikę w zasadzie, tak, pasy, pierścienie na rękach. I drugi mężczyzna w prostych ubraniach, takich bardzo niewyróżniających się, jest łysy, tak się wydaje, i ma spiczastą, ciemną, czarną brodę i ostre rysy twarzy. Przypomina ci się, gdzieś błyskał ci wcześniej w tych wspomnieniach. I czujesz jakiś niepokój od razu. Jak on wchodzi i sen się kończy. I rzuć na wypoczywanie w takim razie, czy wy sobie rzucicie. Kto jeszcze nie rzucał tej nocy? Wasza dwójka, tak? Ile mam minusów znowu? Ja tej nocy... Dobra, to ja już... Minus 4 której... plus 5 macie plus 6, tak? Bo cały dzień odpoczynku to plus 10, 4, minus 4 za warunki, czyli plus 6. Plus 6 i plus kondycja. Tak? Tak, plus ma z kondycji. Ja też jeszcze nie rzucam, ale zakładam, że jestem na początku tego dnia dopiero, więc... Czyli tak, nie, to jest chyba ta noc jeszcze... 20. A nie. Nie. Aha, tak, to jest początek tego dnia, masz rację. 20. 20, no to jest tak ten próg. 3 punkty kondycji odzyskujesz... 3 punkty many i stany zmniejszały się o 1. I ja teraz rzucam. I to jest też 20. No to tak samo. 3 kondycji, 3 many. Stany, zmniejszają się o 1, czyli mam minus 1 na stanach w tym momencie. Tak. Dobra. Kendall? No skoro mamy poranek w starym obozie, no to Kendall zamierza zabrać się za rozpuszczanie tych plotek trochę. Zamierza skorzystać z tego, idąc potrenować do Skatiego znów, więc mieć trochę pretekst, żeby... No to najpierw idzie na śniadanie, na targ. Czy jest jeszcze Mordrak w ogóle? Jest. To ja też mu mówię tą plotkę. Niech ona się uautonomizuje tak, żeby oni myśleli, że też wychodzi od nich. Jak ktoś usłyszy ją od Mordraga, to jej moc będzie jeszcze podwójnie dobra. Że ludzie z nowego obozu potwierdzają, że tak będzie. Więc ja mu mówię, że o Arnoldzie mu opowiadam właśnie, że jakie słowa nie doszły i tak dalej, że zamierza przyjść w ogóle. Dobra. Więc opowiadam mu to, nie siedzę tam z nim za długo. Po czym idę, opowiadam też z Katiemu, mówię, że będzie tutaj niedługo fajna walka. Albo i nie, bo ja cały czas roztaczam taką wizję, że może tego jakoś to bójczo zabije, może nie, może no, ale
ale jednak robię to po to, żeby wszyscy zapragnęli, żeby ta walka jednak była i trochę przeciwdziałali temu planowi potencjalnie, żeby sobie uświadomili, że jest możliwy i trochę nie chcieli, żeby się ziścił, nie? Żeby było takie, szkoda, dobra, żeby ktoś go zabił wcześniej, będzie walka na arenie, nie? Czaję. Dobra. Ale też chcę potrenować, jeśli mam, ile tam u niego kosztuje. Aha, bo ja muszę u niego chyba wyczerpałem u niego zapłatę. Tak, to już jest, znaczy u niego w dużej mierze, ha, tak, wyczerpałeś zapłatę, jesteś już kompetentnym wojownikiem. Skati szkoli ludzi, jest program mistrzowski, Skatiego patentowany, no ale jest droższy. Ile kosztuje? 100 bryłek rudy. 100 bryłek rudy. No ja mam. Ja nie widzę, ile mam. Bo mam strasznie wyblakłe. Czy widzisz na mojej karcie, ile mam rudy? Ona jest aktualizowana, więc. 70 w nawiasie 500, bo masz sakiewkę od Koristo. A, na wydatki dotyczące przekupywania Alberta, który mu nic nie trzeba płacić. Płacę z tej sakiewki. Tak. Płacę jeszcze skupkę na program mistrzowski. Jeszcze jakby co, możesz kupić zbroję cienia. A ile kosztuje? A, 600. Nie, aż tak nie chcę naciągać programu Koristo, bo jednak może się trochę przydać. Więc mieć 400, a mieć 0 na używanie funduszu, to jest zasadnicza różnica. Więc płacę 100 i chcę trenować. Dobrze. Dobrze. Ale zrobimy tak. To za 100 limit podbija się do 8 w treningu. Okej. I to jest limit Skatiego. To jest to, co Skati umie. Wspominał ci swojego czasu, że jeśli chcesz się szkolić bardziej, no to już od tego są strażnicy, a oni szkolą tylko swoich. Mhm. Jasne. Dobrze. To co? Dzień mija. Kolejny, to już w meta, co robicie? Głównie a nas interesuje, bo inicjatywa jest po waszej stronie. Ja mam jeszcze pytanie. Jeden dzień odpoczynku? Tak, no tak. Bo ja dalej jestem, wiesz, na -1 i z tym, jak mam się bić torosem, to powinnam mieć 0, nie? Ja mam takie pytanie zasadnicze. Mhm. Jak używam magii, to o ile, czy jest tak, że o ile nikt nie zobaczy, że trzymam w ręku runę, to czy wiadomo, że rzuciłem zaklęcie? Niekoniecznie. Jeśli się zakradniesz na przykład, to nie. Nie jest to oczywiste. Okej. Znaczy teraz tak, jeśli rzucisz na kogoś czar i ktoś się wytrzyma, nie ulegnie czarowi, to się zorientuje, że było zaklęcie. Ale jak czar się uda, na przykład jeśli chodzi o sen, no to nie. Zapada w sen i potem nawet jak się budzi, to niekoniecznie. Okej. A jaki zasięg ma pięść wiatru? Taki mniej więcej jak walka wręcz? Typowa? Trochę dalszy, z około 10 metrów. To jest fala, silna fala powietrza, to jest około 10 metrów, taki bliski. Okej, rozumiem. W rozumieniu Blackhacka to jest ten drugi przedział. Ten. Jak podejrzewam, sen jest na dotyk? Nie, sen jest na zasięg też na kilka metrów. Okej, no to ciekawe, to ciekawe. Ja też odpoczywam. Nie, przepraszam, ja robię coś innego. Ja idę do Korkaloma. Ja pomagam Korkalomowi robić miksturę. Zgłaszam się do pomocy i staram się zapamiętać recepturę jak najlepiej. Rzuć alchemię na -10. Dobrze. Czy ją zapamiętam? Będzie w ogóle, to będzie test, czy ci się uda ją zrobić. Jak ci się uda zrobić, to też ją zapamiętasz. To jest na zasadzie praktyka. Alchemii. I już jakby przy mówieniu Kendallowi nie potrzeba będzie testu. Nie, to jest taki. To jest 10, to samo. Czyli to jest alchemia na -7. Nie, na -6, bo mam. Umysł plus alchemia. Tak, na -6. I to jest 6. Czyli tragedia. Tragedia. Dobrze, idź już stąd. Ale to ja to robiłem przez pół dnia. To czy. Może druga. Nie, okej. Śniący mnie karze za mój brak wiary. Wynoś się. Wybacz, Korkalomie. Ale wróć jutro pracować. Postaram się, tak. Nie wiem, czy jutro nie idę znowu po Wynoś po, się, ja, już ale... nie tłumacz się. I wychodzę. Tak. Dobrze.
To co? Czyli w ogóle chcecie wypocząć i uszyć do starego obozu, tak? Tak. Ja jeszcze mam jeden, bo jeszcze mam jeden odpoczynek przed nimi, bo jestem jeszcze wieczór. Jeden dzień, tak. Po treningu, więc, ale jeszcze mi została jedna kondycja, więc ja bym chciał też wypocząć, bo może, tym bardziej, że spory wysiłek, bo trening, nie? Okej. Okay. To słuchajcie, no to po prostu przeskoczymy w takim razie, przeskoczymy dwa dni do przodu. Co? Dwa pełne dni wypoczynku, to będzie pełne wyleczenie, łącznie ze stanem na minus 3, bo tam był. Niezależnie od wyniku rzutu. No już przyjmijmy, już nie rzucajmy, skoro nie macie presji czasowej aż tak bardzo, to po prostu skoczmy do przodu. Wszyscy leczą się na maksa. Napiszę to sobie w notatkach na naszym czacie i... W międzyczasie trenując, uzupełniając zapasy, żyjąc, jedząc, medytując. Ruszamy do... Drużyna A wyrusza do starego obozu. Tak. Dobrze. Arnold prowadzi, jak mniemam. Tak, rzucam. Tak. Tu rzuć. I to jest znana trasa. No to to jest... Aha, i masz mapę. No to jej będzie na plus 10. Rzuciłam 11 plus 10, 21 plus podróżowanie. Bez problemu. Dobra. No to w samo południe stajecie przy północnej bramie starego obozu. Człowiek ja szacie... myślę, przepraszam bardzo, ja myślę, że jak się zbliżamy do starego obozu, jak już jakby mniej więcej wiem, że trzeba pójść prosto kawałek i to jest za zakrętem, to ja jakby oczywiście w porozumieniu z Arnoldem tak się trochę od niego oddalam, żeby nie było, że przyszliśmy razem. No. Myślę, że to jest dobry plan. Więc Arnold wchodzi w samo południe, ja wchodzę 20 minut później. Okej. Strażnicy w bramie, gdyby mogli, zabiliby Arnolda wzrokiem. Chociaż jak przechodzisz, jeden z nich śmieje się pod nosem. Ej, patrzcie. Przybył nowy z nowego obozu dostać w łeb na arenie. Co ty myślisz, że z naszymi chłopakami dasz sobie radę? No już kiedyś dałem. Zostaw go. Zobaczymy. Będzie przedstawienie. No i wchodzisz do zewnętrzny pierścień. No już przykuwając trochę mniej spojrzeń. To niektórzy widzisz, patrzą spod łba, gadają, no ale trochę wtapiasz się w tłum. Może jak w tym, jak w Assassin's Creedzie, nie? Tak. O, tak. Ale jednak twoje barwy obozowe zwracają uwagę. Albert jakiś czas później, tutaj ja mniej tak... komentarzy, chociaż może pod nosem ktoś... Ja tak zagaduję... Więcej no śpiewów z sekty. Zagaduję tych strażników, co stoją przy bramie. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś się dzisiaj... jakie tam wieści w starym obozie? Co tam u was słychać? Ciekawego. A wszystko w porządku, pokój trzymany tutaj dzielnie przez nas. A ty co? Przychodzisz, jak rozumiem, bagienne ziele jakieś na sprzedaż, tak? Nie, wybieram. Szczerze mówiąc, idę w drogę dalej, mam tam sprawę do załatwienia troszkę za obozem. A stwierdziłem, że wpadnę, zobaczę, co tam słychać. Kiedyś tu byłem przez jakiś czas, to na stare śmiecie. Może... Dalej organizujecie jakieś walki na arenie? Nie, żebym chciał, ale po prostu zawsze jakaś rozrywka. Spojrzeli po sobie ci strażnicy. Tak. Co tydzień są walki na arenie. Najlepsze widowisko w całej kolonii. O, najlepsi wojownicy z całej kolonii. Kiedy następna? Następna już za dwa dni. A kto się będzie bił? Znowu zerkają po sobie. A co tak pytasz? Nie, no pytasz, jakbyś coś wiedział. Ja nic nie wiem. Po prostu myślałem, że jak będę wracać, to może sobie obejrzę. Byłem zapalonym kibicem bokserskim, jak jeszcze byłem na wolności. Moje wątłe ciało nie pozwoliło mi być zawodnikiem, ale przynajmniej cieszyłem się widokiem walki. Dobra. Zobaczymy, kto będzie walczył, ale doszły nas słuchy, że będziemy spuszczać manto komuś z nowego obozu. O,
A co on, czemu on tu się pojawił? Zostanie zbity na kwaśne jabłko. Co to za debil i czemu on tutaj przyszedł w ogóle się bić? To się chyba nigdy nie skończy. Wchodzisz czy nie? No wchodzę, dobra. Jeju, chciałem tylko porozmawiać, już dajcie spokój. No. To wchodź. Wchodzę i jakby chciałbym porozmawiać z kimś o tej walce, która się zbliża i chciałbym tak niby mimochodem, tak jakbym nie wiedział kto, jakbym nie wiedział, że Albert ma zamiar się bić. Okej. I na takiej zasadzie, że nie wiem, czy możemy w mecie założyć, że ten moment już nastąpił, że ktoś mi powiedział, że jakiś Albert. Jakiś Albert, to ty walczysz na arenie. Nie, przepraszam, jakiś Arnold. Przepraszam, pomyliło. Typowo. Tak, wychodzi na arenę taki kaban, 12 siły, napakowany, 2 topory w rękach. I tak, a ty pytasz, o, kto będzie, ciekawy, kto będzie z nim walczył. To ty. Jakiś Albert. Nie, chodzi mi oczywiście o Arnolda. Okej. Okay. To ogólnie co robicie? Dobra, ty rozmawiasz, Arnold. Ja myślę, że chcę się spotkać z Mordragiem, bo on tam jest, bo Mordrag mi dał questa, żebym się wywiedziała, co w obozie na bagnie się dzieje. Tak było też. Okej, okay, to Mordrag. No i Kendall. Kendall się o tym dowie. Jesteś cieniem, cienie mówią cieniom cieniste rzeczy, więc wiesz, że przybyli. Idziesz do nich, nie idziesz, czekasz. Przepraszam bardzo. Kiedy Albert jest sam, myślę, że to był element ogólnego planu, okay, że ja z Arnoldem nie mogę być widywany w jakichkolwiek relacjach innych niż nienawistne, więc bardzo tego pilnuję. Okay. Jeśli Arnolda mijam, to mu spluwam pod nogi. Jakby tak się też umawialiśmy wcześniej, nie? Że po prostu to musi być absolutnie okay, odegrane do końca, bez cienia ryzyka. Natomiast Natomiast z Albertem się chętnie zobaczę, dlatego że liczę, że ma dla mnie recepturę. I zdenerwuję się bardzo, kiedy się dowiem, że jest najgorszym alchemikiem na świecie i znowu jest dla mnie zapamiętał. Słuchaj, Albert, jest taka sytuacja. Korkalom mnie wygonił ze swojego namiotu i nie pozwolił mi zobaczyć, jaka jest receptura. On ma chyba do mnie jakiś problem, wiesz? Aha, no bo niedługo to mój świątobliwy kapłan zaczął mieć do mnie problem. Nie, no domyślam się. Jeśli czegoś konkretnego i wszyscy będziemy mieli problem. Bardzo mi przykro z tego powodu. I postaram się, jak tylko będę mógł, żeby następnym razem dostarczyć ci coś konkretnego. Ale najpierw rozwiążmy sprawę z naszym wspólnym kolegą, a potem ja muszę jeszcze zresztą się postarać o te wydzielinę z tych wielkich pełzaczy w nowym obozie. Ale to już pieśń przyszłości. Dobrze. Dobra. W tym czasie targowisko. Arnold! Ty tutaj... Wiesz, podchodzi, wiesz, ten kurczę, jak to się nazywa, ale ta uścisk ręki predatora. Arnold, jesteś szalony? Oni cię tu poszukują, co ty tu robisz? I dlaczego jeszcze żyjesz? No właśnie. Czekaj. To nie było zbyt mądre. Chcesz walczyć na arenie, tak? Tak. O cholera. W ogóle, czemu to Rus chce cię zabić? Toru chce zabić każdego z nowego obozu. Najbardziej chce zabić mnie albo ciebie. Co już na to poradzę, no. Najwyraźniej wpadłem mu w oko. Ale kurde, ciebie, ale chcesz go wyzwać na arenę? Taki jest plan. Cholera, przecież on zrobi z ciebie... On cię pokroi na plasterki. Tutaj mam przynajmniej jakąś szansę, jak nie, no to pokroi mnie na plasterki gdziekolwiek indziej. No przecież on się nie rusza ze swojej bramy. No ale to jest sługa z mandatów. Możesz chodzić po całej kolonii. Przecież to nie jest tak jak u nas. On ma tych swoich przydupasów, którzy mi biją sztylet w plecy, gdziekolwiek nie będę. Więc chyba lepiej jest to zrobić i trochę przy tym zarobić, nie? W ogóle to byłem w tym obozie na bagnie i oni robią taki rytuał. A właśnie. Pobudzenia śniącego i potrzebują tych wielkich pełzaczy, które są u nas w kopalni. A ty, o kurde. Okej, okay, a dlaczego ich potrzebują? No do tego całego rytuału przebudzenia śniącego. Będą robić jakąś recepturę związaną z tym. Dobra, sprawy sekciarzy. Żałuję, że pytałem. Tak, sekciarze. Myślałem, że to interesuje, skoro pytasz.
Kurde, pełzacza wojownika, no i co, udało się? No nie udało się. Jak, wiesz może, jak to się uda ogarnąć takiego pełzacza wojownika? No, tak jak zwykłego pełzacza, tylko dwa razy bardziej niebezpieczny. No dobra, ale jakoś macie jakiś sposób na to polowanie na nim? W sensie... Z pełzaczym wojownikiem... No wiesz, jeśli jesteś dobrym strzelcem i wpakujesz mu strzałę między te jego płytki twardego pancerza, no to może się uda, nie wiem, pogadaj z wilkiem, z naszym łowcą, ale cholera, jak go nie zabijesz dwoma strzałami, to jest po tobie. Po co mi na razie ta informacja, jak zaraz zabije mnie Torus, nie? Jednak myślałem, że chcesz z nim wygrać. No taki jest plan, no ale zobaczymy. Ale słuchaj, to w obozie, a pogadałeś z najemnikami? Może najemnicy mogliby ci pomóc. Ale najemnicy... No może nie z Torusem, ale z pełzaczem. Wiesz, jak ci oni na nas patrzą. Ale jak wygram z Torusem, to trochę zarobimy i wtedy najemnicy spojrzą na nas. Jak wygrasz z Torusem, to Lee mianuje cię swoim zastępcą. O, to by było dobre. No cóż, no nie powiem, nie, no nie będę na ciebie stawiał, ale... Chciałbym zobaczyć twoje zwycięstwo. Chętnie zgarnę twoje pieniądze. Dobrze. I wtedy pijemy za nie. Dobra. Przepijemy wszystko. Powodzenia. Dzięki. Dobra, no to ja jeszcze wrócimy na tą arenę, nie? Ja jeszcze, przepraszam bardzo, ja jeszcze chciałem powiedzieć Albertowi, przepraszam, Kendallowi. Albert z Kendallem mi się już pomylił. To już jest. Mówisz o sobie w trzeciej osobie, tak? To od tej sekty, no. Tak. Ja chciałem jeszcze powiedzieć Kendallowi, że ej, ale ta walka jest dopiero za dwa dni. My tu mamy tak siedzieć i czekać? No, moglibyśmy w tym czasie przejść się do obozu na bagnie i nauczyć się tej pieprzonej receptury. To byłoby dobre wykorzystanie tych dwóch dni. Masz rację. Taki jest plan. Możemy wrócić. Tak. Nie, serio. Teraz? To jak było, ja czuję też oddech na karku tego Koristo i dużo tych dni to zmitrężyliśmy na to odpoczywanie. To... Plan z Arnoldem fajnie idzie, ale jeśli są jeszcze dwa dni, to ruszamy teraz. Pytanie, tylko ruszamy bez Arnolda na pewno. W sensie no Albert, w ogóle pewno. Wszystkie ustalenia w trójkę robimy przez Alberta. W sensie Albert może być widywany ewentualnie pomiędzy, bo nikt go za bardzo nie identyfikuje pewnie nawet jako osoby świr z sekty. Ryzyko, że ktoś połączy kropki jest małe, natomiast ja razem z Arnoldem to jest drama, więc nie spotykamy się nawet na sekundę. I to jest absolutne must have tego planu, więc to nigdy nie ma wyjątku. Słuchaj Kendall, w takim razie kiedy ruszamy? Dzisiaj jeszcze? Bo będziemy tam za parę godzin pewnie, jak teraz wyruszymy. No bo jest sobota w takim razie, więc możecie wyruszyć rano. Może wrócicie na wieczór, no walka będzie w niedzielę wieczorem. Nawet możecie wrócić w niedzielę. To ruszamy teraz, to czy ruszamy na następny? Ruszajmy teraz, będziemy od rana i, dobra. I to się ja zajmiemy. To ja jeszcze tylko szybko przekażę Arnoldowi, że nas nie będzie przez dzień, pół. No i ja pewnie przez ten czas się bardziej chowam, żeby nie rzucać się za bardzo w oczy i odpoczywam sobie dalej. Trenuj. Ale tak, ja z kim mam trenować? Ze Skatim? Sam, z manekinem. W starym obozie, jak są wieści o tym, że ma walczyć z Torusem, to nawet cię będą ludzie starego obozu trenować. Dobra, z ciekawości, bo nikt nie wierzy w to, że wygrasz. Nikt. Ja chcę... Jeśli przydał jakiś kurde miecz, tylko że one będą pewnie cholernie drogie, a ukraść to będzie trudno, nie? Ja może tak. Pożyczyć na przykład miecz? Pożyczyć tylko od kogo? No pożyczenie miecza to już wymaga trochę sympatii, a z tym będzie ciężej. To dopiero jak pokonam Torusa. Nie, bo siekierą mi go słabo, nie? Tak, chyba że Mordrak... No Mordrak ma trochę pieniędzy, więc... Czy Mordrak mógłby cię zasponsorować? Bo ty masz siekierę. Czy możemy w mecie ustalić, że ja to już powiedziałem Arnoldowi, że my wyruszamy? Tak, dobra. Najbardziej. I ja jeszcze bym chciał, albo nie, dobra, na razie to zostawmy. Dobrze, to zrobimy tak, Mordrak stwierdził, że no, daje ci miecz sędziowski. Mhm. Wyślecie go zaraz, ma cztery obrażenia i nie ma kar do obrony, tak jak siekiera. Właśnie w tym był problem z tą siekierą. No i stwierdził, że on najwyżej go zabierze po prostu, zabierze po walce i tyle. Natomiast jeśli...
Jeśli pomoże, jeśli się uda, to... To jak przy, po prostu jak przy, będziemy ten... To inwestycja. Będzie mógł powiedzieć, że to pomagał. Jego mieczem. No właśnie. I jeszcze, że kurde, w starym obozie będziemy tutaj, no przytrzymy im nosa, nie? Tak, 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 tak. Więc... No nie ma szans powodzenia, ale jest super. Więc już tutaj patrzę. Jest. To ci go wysyłam, żebyś miała, mogła patrzeć sobie na niego. Podróż do nowego, do obozu na bagnie bym tutaj przeskoczył w takim razie. Przeskoczył w sensie, już tam nie rzucajmy. Tak spędzacie sobotę na spokojnej, bezpiecznej wyprawie do obozu na bagnie. Ale i po co? Po recepturę? Tak. No tak, ja bym chciał iść do Korkaloma. No to tak czy inaczej, no to test alchemii w takim razie, czy tym razem się uda. Chociaż... Tak. Okej, zrobimy, możemy to zrobić na kredyt pod warunkiem, że musisz kupić punkt, przynajmniej punkt alchemii po tej sesji. Dobrze. Bo to zasada z Disco Elysium. Nie możesz powtarzać testu, póki jeśli nie rozwiniesz współczynnika albo nie zdobędziesz bonusu. Dobrze, to zróbmy tak. To zróbmy tak. To może tak, to już sobie... No to rzuć może już na wyższej. Na wyższej? Tak, zróbmy, ale masz jeden expa. To ja sobie po prostu utnę jeden expa. Jak tam będzie. Teraz masz 0, czy będziesz o minus 1 teraz. W sensie utnę, jak będziemy przyznawać. No tak, no to... To po prostu sobie nie wpiszę jednego expa. I tyle. Tak. Dobra, czyli na plus 5 w sumie by to było. I na minus 10, czyli na minus 5. Tak. Tak? Dobra. Tak, i potrzebujesz 15. Albo chociaż 10 to będzie jakieś tak, ale... Dobrze, na minus 5. Dwa. Gratuluję. Ja... Jesteś najgorszym alchemikiem po tej stronie bariery. Korkalom nawet nie miał na ciebie słów. Ja wszedłem i wyszedłem. Ja po prostu... Wychodzisz zmęczony, śmierdzący, z tyrany. Wychodzisz. Kendall. Udało się. Kendall. Jeżeli chcesz recepturę na tę miksturę... O mój Boże. Nie, śniący. Ach. Słuchaj. Nie wierzę, że to powiem, ale Korkalom jest gorszym nauczycielem alchemii niż mój wuj. A to już jest spore wyzwanie, naprawdę. Już nie wspominając o tym, że cały czas na mnie krzyczy, zupełnie jak mój wuj, i cały czas ma do mnie pretensje, zupełnie jak mój wuj, a poza tym dłużej tłumaczy. Ja ignoruję to i wkraczam do namiotu Korkaloma. Okej. Okay. Mijam Alberta taki bardzo, po prostu nie chcę go bić, więc... Nie chcę tak, go Korkalom nie zwraca uwagi, siedzi przy miksturach, tam też drugi nowicjusz, Kain, pracuje. Korkalomie, nie zna mnie i nie ma czasu, żeby mi się poznawali. Twój niewydarzony uczeń nie jest w stanie nauczyć się receptury, której chcą kapłani ognia, żeby dowiedzieć się, jak uprowadzić waszą magię. Mogę przynieść wam tomy wiedzy alchemicznej, która pomoże wam w waszej recepturze, jeśli zapiszesz mi na kartce, jaką recepturę próbujecie zrobić. Kto wie... Może nawet kapłani ognia będą chcieli wam pomóc w tym, co robicie. Czemu niewierni chcą naszej receptury? Bo są ciekawi, jak uprawiacie magię, a wy nie jesteście ciekawi, jak inni magowie uprawiają magię, za to mają wielką bibliotekę, której wy tutaj nie macie. Wyznawcy fałszywych bogów, ich wiedza jest dla nas niczym. Oni też uważają, że wasz bóg jest fałszywy. Korkalom jest inteligentnym człowiekiem, który pracuje nad recepturami. Możesz schować na chwilę to wszystko do kieszeni. Oni też potrafią schować, kiedy przychodzi do czego. Wszyscy siedzimy pod jedną barierą. Chcesz, czy nie chcesz? Czyli co chcesz mi dać za recepturę? Mówię te tutaj książki Podstawy Alchemii Vol 2. Mhm. Dowiem się, czy mają też Vol 1. I mówię też tą pierwszą książkę, którą już mi ofiarował Korista. Znaczy, że jak mi raz je dał, to może mi je dać drugi raz. Tą o tych jakichś... Almanach. Tak, almanach, tak. I postaram się zdobyć też jeszcze jakieś inne. Jesteś tu otoczony niedojdami i bardzo trudno ci robić eksperymenty. Książka będzie lepsza niż 40 tych debilnych nowicjuszy. Musisz to przyznać. Już patrzy, jest... Nie jest przekonany. Mogę na coś rzucić, bo już nie ma więcej argumentów. Mm-hmm. To był mój gambit. I tak nie liczyłem, że się uda, ale po prostu chcę coś robić w tej kwestii. Książki. Na co mi książki?
bym wyszkolił jakiegoś nowicjusza, gdyby ktokolwiek tutaj był kompetentny i nadawał się w ogóle na szkolenie. Czy jesteś w stanie dać mi kompetentnych nowicjuszy? Dobrze, słuchaj. Potrzebuję czegoś innego. Potrzebuję wydzieliny pełzaczy, mocnej wydzieliny. Jakieś wysyłałem tu tych ludzi, ale wszyscy okazywali się niekompetentni. No! Wydzielinę z pełzacza wojownika z nowej kopalni, albo nie wiem, no coś... Jest coś więcej niż wydzielina zwykłych pełzaczy, jestem pewien. Przynieś mi wydzielinę, a dam ci recepturę na miksturę, esencję wzmacniającą siły duchowe. Dobra. Do zobaczenia. I wychodzę, bo... Dobrze. Muszę z nim dyskutować z innej pozycji niż wszyscy inni, bo inaczej to nigdy nie uda. I wychodzę i mówię... będziemy musieli znowu posiłać te pełzacze wojowników. Ja i tak miałem tam iść, okej? Okay? Ja już się szykowałem na śmierć, to jest nieistotne. No to... Oby nam się czy udało. Ty, przepraszam cię bardzo, czy ty właśnie zasugerowałeś Korkalomowi, że ja jestem szpiegiem? Co? Dlaczego? Ani no nie trochę. Wiem. Nieważne. Idźmy spać. Jutro będzie ciężki dzień. Możliwe, że nie dla nas, ale dla Arnolda na pewno. To sobotni wieczór, to może Arnold by rozmawiał z Torusem, wypadałoby w końcu rzucić wyzwanie. Jednak oficjalnie, co nie? No dobra. Brama starego obozu, zamku w starym obozie, wielka kamienna wieża góruje teraz nad tobą. Baldachimy, czy nie, te herby starego obozu zwisają na tkaninach w kolorze krwi. Strażnicy, kilku strażników, ręce założone na klatce, cienie, kopacze, wszyscy patrzą na ciebie. No, i Torus, strażnik bramy, patrzy, wręcz jest korytarz, jakby to była sala tronowa tutaj na zewnątrz starego obozu, pośród chat kopaczy i dźwięków życia codziennego. Podobno mnie szukałeś. Tak, podobno ty szukałeś mnie. Okradłeś Gomeza. Nikt mnie nie przyłapał. Nikt cię nie przyłapał. Wiesz, że nie wyjdziesz z tego obozu żywy. Gomez dał się okraść. Nie mów nic złego o Gomezie, ty psie. Nie wyjdziesz z tego obozu żywy. Czy jutro wieczorem? Na arenie? Dobrze, z przyjemnością. Wiedz, że tylko to powstrzymało to, że Gomez własnoręcznie nie poszedł cię zabić. Własnoręcznie? Zgodził się, że mogę to zrobić ja. Cóż za zaszczyt. Skinął głową, żebyś... Że nie chcę z tobą gadać. Nie mam ci już nic do powiedzenia. Uśmiecham się do niego tak trochę głupowato. Ale kliknij go jeszcze raz, może powie coś nowego. Diego tylko cię... O, Diego cię zaczepia, kiedy tam odchodzisz. O. Cześć, Diego. Cześć. Dawno cię nie widziałem, a zrobiłeś się dość sławny. Już nie jestem tu nowy. To co? Pijesz dzisiaj po raz ostatni? Z tobą zawsze, Diego. Twoje działanie wygląda na bardzo ryzykowne, samobójcze. Co skłania człowieka takiego jak ty do takiego działania? To już pyta, polewając ci na swój koszt, nalewa zimne piwo. Trzymane gdzieś, nie, zimne. No nie, bez szans. No na tyle zimne, na ile jest temperatura na zewnątrz, jest miarę zimna, to piwo jest takie letnie. Nalewa do kufla, gdzie siadacie, w jego chacie. Jest na prywatności. Czym Co skłania człowieka takiego jak ty do takiej decyzji? Czym byłoby życie bez tajemnicy? Opowiem ci, jak już wygram walkę. Z Torusem. No cóż. Powodzenia. Cieszę Będzie się. Ci bardzo potrzebne. Dzięki.
Cieszę się, że to mówisz, że nawet ty życzysz mi szczęścia. Chyba nie lubisz Torusa, co? To dużo powiedziane. Strażników się nie lubi. Strażników się szanuje. I mówisz nawet ja. Myślisz, mówisz, jakby mi nie zależało na nowych. Moim zadaniem tutaj jest dbanie o nowych. Wiesz, zależy mi na nowych, nawet jeśli zmieniają barwy. Można mieć przyjaciół w wielu obozach. No nic. Być może ciesz się życiem. Być może to twoja ostatnia noc. I otwiera nowe piwo i polewa ci do kufla,